I'm looking for Cassandra. The rumor mill got it right this time. You are alive. Let me take a look at you. 7 years, and you still look good. That night ruined my life. So that's the little whore? Ava! You may have been the one to cut me, but it was Cesar who tossed me aside as if I were dirt. But I know you're here for only one reason. So let's get this over with. Ha ha ha!
Siemano ludzie, dla was to jest szybkie cięcie, dla mnie... O Boże, nawet nie wiem ile czasu, ale co najmniej miesiąc nie grałem już w Shenka. No nie licząc tego szybkiego koopa z ognistym. Ale z samą fabułę... Jak? Z samą fabułę Shenka to ja nie grałem bardzo długo. Kurde, siadam se teraz, spróbuję to, może uda mi się teraz... Nie to. Nie, kurde, gdzie to było? Nie tu. Tu! Nie! Tu jest schapanie, Boże! Szkoda tego granatu, no ale trudno. Nie było mnie w tej grze, tak jak mówię, bynajmniej miesiąc. Poza tym, jak mówię, nie liczę tego kopa z ognistym. Dobrze. One by one. Pojedynczo. Piły wystarczy dla każdego. Oczywiście znowu zapominam o gardzie. O, pięknie. No chodź. To jest klucz na hardzie. Trzeba dużo używać gardy. Ja cały czas staram się wykonać tylko uniki. To mnie dość mocno drży w tyłek. No, dzień dobry. No i proszę, od razu. Co się tu... Pieprzałem, to dostawałem na pysk, a tak szybka garda i do widzenia. Dobra, jej trzeba się pozbyć, to szybko. Dobra, Nila troszeczkę potniemy. Kulą nabijemy. I to nie jedną. No i dziękuję. Idzie mi od razu o wiele lepiej niż szło wcześniej, bo już do tego momentu wcześniej zginęłem co najmniej 3 razy. No. Powiedzmy, że to się udało. O, pięknie. Seriously? Nie to zależy od broni, jakie oni obrażenia zadają, czy co? Garda. Kurde, myślałem, że właśnie gość mi wjechał z takim wypadem, powiedzmy, ten i momentalnie mnie rozwalił. Ale czemu? Halo, przez sobie muni. Biegam. Jesus. O, dobra, w sumie. Ciebie już się pozbędziemy. Nie mam tego pojęcia, jaki cud mnie nie złapał, ale narzekać nie będę. Dobra. Może uda się teraz nie zginąć jak kretyn. O, to się nawet udało. Ładnie wykonać. Łap. Kurde, no łap. Złap ją. Ja też. Bum. I jego też. Bum. Dobra. Relatywnie dobrze. No. Chodź. Bum. Jak? Co tam się wydarzyło, przepraszam? No śmie... Znowu?! Jak nie eksplozja, to kurde ktoś inny.
No, powiedzmy, że to się udało. Do odstrzału. Bez damage'a to zrobiłem nawet, to jest fajne. Dobra, mam nadzieję, że to tam zostanie. Spróbujmy zrobić jakąś kontrę, nie? No. Dobra, tu. Mamy browarek. Ten został? Został, pięknie. No to... Lekko ponad połowę HP mam. Lekko ponad 90%. Tak na oko. O kurde, czemu tak ciężko jest zrobić te takie fajne kombosy na hardzie? Zobaczmy, jak się to poradzi. A kurda, to momentalnie ich klepie, no patrz go. Nawet bardziej niż te. Bardziej niż maczety, bo to po mordzie siepie. I... Nawet, że podziałało. Przydałyby się tylko granaty jakieś do odzyskania. Dobrze. Pan najpierw. Muszę zasmać. Nawet ładnie. Dobra, są granaty. Jest leczenie. Pytanie tylko, czy zdążę je wziąć. Zdążyłem, na szczęście. No. I co, i znowu mogłem sobie gardę podnieść, co? I nie podniosłem. Pięknie. Aha, jednego. Kontrolujesz jednego, to ci nagle drugi wyskoczy. No XD. Taktycznie, taktycznie. Ten poziom nie jest długi, najgorszy... Ani gardy, ani uniku, dzięki ci, gro. Gdzie to jest najgorszy? Ten poziom nie jest długi, tylko po prostu ma od chuja przeciwników. Którzy zadają zajebiście dziwnie wyższy damage względem normala. Jak na przykład do God of War'a przyrównywać, którego udało mi się prywatnie ukończyć, prawie każdą część, bo tylko nie ukończyłem Ghost of Sparta, no i tych najnowszych God of War'ów, no ale to oczywiście mam nadzieję, że z wami uda mi się zrobić. No, fuck you! To przechodziłem sobie... No, for fuck's sake, ja sobie robię... Przechodziłem sobie God of War 3, w sumie przechodzę... Jak już przeszłem, to potem starałem się go przejść na najtrudniejszym poziomie trudności, na Very Hardzie. Nie udało się, mówiąc krótko. Tak się postawiam za punkt honoru, że kurde, przejdę to na tym największym poziomie trudności. No i finalnie poszło to w łeb. No, wszystko jakieś po prostu ma... Jakiś to jest żart, no. Rozumiem, że to są... Jego ziomki, no ale bez przesady, przecież kule nie będą omijały przed ciał, nie? No ale wracam do tego dowora. To między normalem, między pierwszym przeciwnikiem, może być przeciwnikiem, ale pierwszym bossem na normalu, a na very hardzie
jest taki rozstrzał, jak właśnie tutaj między normalem a hardem. Nawet zwykły przeciwnik potrafi cię zabić. Wystarczy tylko, gdzie na normalu to mu zajmie bardzo dużo czasu. Tak na very hardzie, czy już na samym hardzie, zajmie mu to kilka ciosów. Pana ze mną. A no tak, tego tak nie złapię, tego muszę albo bronią ciężką, albo bronią palną dokończyć. Nie wiem, która to próba, chyba już czwarta? No. Chodź. Dobra, wyjaśnij mi też, od czego to wybuchło. Nie, odsuń się. Dobra, powiedzmy, że to wyszło. XD. Double XD. Dobra, mnie chyba rozłączyło na chwilę ze Steam, czy dobrze zauważyłem. Szkoda, że ja w trakcie jego doskoku nie mogę mu tego przerwać łapiąc go, bo było takie dobre. W ogóle strzał w szczura sprawia, że on eksploduje. XD. Ja sobie turbo focus włączam normalnie w trakcie tej walki teraz, nie? No really? Już takie dobre combo było. Gnoju. Przez przypadek sobie broń zmieniłem. Ty właśnie, w tym jak jest grupa, to może shotgunem ich potraktuję. Dobra, nie zmarnuje się żaden granat, dobrze. Chodźcie. Żebym was widział. Po kolei. Okej. Teraz pytanie, czy będzie druga taka grupa? Chyba tak. To chodźcie. Nie będziemy się bili na schodach. Będziemy się bili w klubie, jak cywilizowani ludzie. Albo ja was po prostu rozstrzelam, też opcja. Bum. Przydałoby się jakieś piwko, nie powiem. W sumie... Sprawdzę sobie teraz tylko tutaj. Ale nie, te outfity nic nie dają. Ale tylko zmieniają mi wygląd. Niestety bądź nie. W ogóle ja w tym skinie wyglądam jak z kimkolwiek ten jeden taki zły. Tylko mniej napakowany. Znaczy wróć, bardziej napakowany w mięśnie niżeli w klatę. Dobra, wróćmy do tego. Tutaj mamy leczonko. Nawet dwa. Na dole są oczywiście psy. O, dobrze. Jeśli mogę kogoś zdjąć z góry, to bardzo chętnie. Najchętniej bym się pozbył tego psa, nie? O, a propos. A podobno jest Neil. Miło. Z jego strony. Oj. Że tak się... Bardzo ładnie ustawił. No kurde, łap go! Dobrze. Już tutaj fleksiu nie pofleksujesz. Dobrze. Next. Dobra, to jeszcze nie jest koniec, tak jak sądziłem w którejś z moich prób. Bo to nie jest kolejna. Ja już to próbowałem nagrać któryś raz z kolei próbuję to nagrać. Możecie się domyślić, z jakim skutkiem
mi poszło, skoro ciągle próbuję. To jest mi się dobra taktyka nawet. Taki brać z góry. Ale nie wbijać się w czterech typa naraz, bo to nigdy nie jest dobra taktyka. Chyba że gracie Masterem i jesteście speedowani, wtedy to jest zajebista taktyka. No kurde, bo zaraz mnie tu zabiją, jak tak dalej pójdzie. Kurwa, i musiałem się odezwać, no ja pierdolę. Musiałem otworzyć kurwa pysk. Granat na dzień dobry. Zobaczmy, do widzenia. O kurde, od razu mogę przejść z takiego, z tego doskoku do cięcia, fajne. Dobra, bierzemy w górę. I znowu wycinamy ich z góry. Znaczy, z dystansu i oczywiście, i tniemy ich oczywiście. Już tam Brock to jeden kij, ale ten pies to jest przede wszystkim do zdjęcia. Dobra, Flexiu, gdzie jesteś? A, znowu pode... O kurde. Zaś pode mną jest, zaś nie był sam. No patrz, jak miło. Flexie zabił Flexia. Widać, się z bratem nie lubili. Dobra, no jak mogę mu to przerwać chwytem. Tylko muszę zaatakować, zanim on zaatakuje mnie. Czyli muszę po prostu być szybszy. Mówiąc krótko. Okay, w górę, w górę. No, leczenie teraz mi się nie przyda. Lepiej teraz niż później. Bo może nie być później, o to chodzi. Mi. Zasmać. Dobrze. No, jeden dobry strzał. I okej, nawet nie aż tyle życia straciłem. I przede wszystkim przeżyłem. Co jest chyba najważniejsze. No, dalej są... Psy? Chyba tak. No, ale tam nie, z tamtymi walczyć nie muszę, więc... Skoro... Chyba jednak muszę. Tak. Inaczej mnie gra po prostu nie puści dalej. Jak cię pies ugryzł w powietrzu? Wyjaśnij mi to proszę. Zostaje po sobie? Nic. Zajebiście. No trochę tak, trochę nie. Idziemy dalej. Halo? To czy... Czekaj, czy ja się mam potem tam jakoś wspiąć? Już kurde, tak dawno grałem, że nie pamiętam, czy tak się szło. Tak, dobra, czy nie musiałem tak z nim walczyć. Mogę po prostu iść w górę. Koleżanko, moja droga, niestety, ale nie będzie ci dane dożyć następnego dnia. Było się nie rzucać na mnie, to pożylibyście te parę dni dłużej. Bo zapewne jak nie od moich ostrzy bądź kul, to zginiecie od własnych. Okej, idzie nieźle. Wbicie na YOLO. O, dziękuję. To się nazywa żywa tarcza. A to się nazywa porządne spierdolenie akcji. Nie, okej, warto było nie wypijać tego browarka. Czy tam soku, bo dalej nie wiem w sumie co on pije. Wygląda mi to na browar, ale wiem, że może to być sok pomarańczowy. Nie, ale chyba to browar. No, jak mogę, to strzelam, nie? To jest fajne w rewolwerach, bo one mają zajebiście mocne wybicie z równowagi przeciwników. Jak jeden jak dwa pociski już trafią, to reszta już trafi na pewno. Tutaj pusto. Tutaj leczenie. Bum. Okej, to wyszło ładnie. Leczonko.
Okej, czy to już nie jest koniec, aby? Chyba ostatnia walka. To się nazywa kauczuk. Co? What the fuck? Jakim prawem on z własnej szarży się tak załatwił? Widzieliście to? Co to miało być? Gościu zszarżował w tą i sam się zabił tak naprawdę. Kurde, chyba jednak jeszcze nie koniec. Oj, oj. Nie wiem, jakim etapie jestem levela, żeby być turbo szczerym. Okej, prawie 70 hit combo i nawet nie najgorzej. Jak mogę to wykorzystać, to będę to wykorzystywał. I nie boli mnie w ogóle to, że taka walka nie jest widowiskowa. Od widowiskowych walk to mamy Kratosa. Tam można wciskać czasami przyciski byle jak i tak czy siak się coś z tego wykona. Chodź. Za wolno. Jezus, zawał! Jak ja bym teraz spadł, to mi się tak wkurzył! Pięknie. Gruba zdjęty. Przez swojego, co jest najlepsze. No, really? Jak on zdążył tak... Znaczy zdążył, jak on tak wycelował? Okej, też nie najgorsze. Dobra, coraz dalej jestem. O, to jest, tak, to będzie końcówka teraz. O, a i tu już jest koniec, o Jezus Maria. Dobra, czyli teraz będzie walka z Denem. Jak mi to poszło, po prostu o wiele lepiej. Nice tattoo you got there. Shank? I thought you were dead! Have we met? Are you kidding me? We did a job together! Tell me where to find Angelo. You know, you're kind of pushy considering you're in Venom territory. Does it look like I care? You make a good point. How long has it been since you were in town? Like 6-7 years? What the hell have you been doing? Man, oh man, Cesar must be pissed! I mean, I heard you were gonna be Cesar's second. You could have had anything you wanted, man. The hottest chicks, the purest junk. I would have fucked an elephant if Cesar wanted it. Nie to, no? Cesar promised me something once. I fear you doubt my loyalty. I pulled you from the dirt. I offered you what I would not give my own son. Look around you. This was all yours, and you piss on it. I mean no disrespect. You must kill her. Kill her? Prove that you are willing to belong to this family. The only family that matters. I will not let you down, Cesar. You, my friend, are a real piece of work. Angelo. Right. You should be in here. Kurde, jak teraz ograłem ten początek z... Kopa, to mnie naprawdę zastanawia. Send down the big boss. It's Mellow. We are in the candy room. Siema, Denny. You boys be safe and remember, no glove, no love. Wow, total unik totalnym przypadkiem. To samo. Dobra, trzeba go naprowadzić na tych ziomków. Czyli
Jesus. No. Pięknie. Dobra. Jakby oni się wszyscy tak mieszczą w tej jednej klateczce? Klateczce? No, o Boże, ale to nie wyszło. Oj, dobra. Krótszy czas reakcji. Aha, nie złapał mnie, ale jednocześnie też nie złapał jego. No, seriously? Czemu to nie złapało? No dobrze, no tak, no dobrze użyłem. Au, to było bardzo głupie. Puść, puść, aj! Nie puścił. Wszyscy myślałem, że złapał mnie, ale na szczęście nie. Okej, też mnie nie złapał tym razem. Ale fajnie mi to idzie. Aj, nie zdążyłem. No nie, ale sposób na niego jest bardzo łatwy. O! No i kurde! Okej. Granat? Jeszcze jeden? Nie, nie, nie! No nie gadaj! No Jezus, już tak walka fajnie poszła! Tak, ja wiem co mam robić! Ej, halo! Czemu nie ma... Czemu nie ma muzyki? No... Halo, czemu nie ma muzyki? Ej, no dajcie mi muzykę z powrotem. Głupio się gra tak bez muzyki. Ale widzę, że Cassandra naprawdę bardzo ostro w BDSM lubiła iść. Patrząc po tym, co się stało z Denem. Leci. No kurde, no! No oczywiście stają dwa granaty w plecy. Szczęście browar mi to został. Łapię go, teraz ja łapię jego. Puść mnie. O! No to się udało dość przypadkowo. No i granacik. I koniec. Oj, ta bolesna animacja. Za każdym razem jak tu widzę, to mi ciary przechodzą. Big Danny came out and Shake was like, what the fuck? I tell you, it was priceless. Miss me? Hello there! Mówiąc krótko. Ale powiem, że ta przerwa mi się nawet przydała, bo po pierwsze mam tak, niecałe 30, znaczy już niecałe 35 minut, może 34. Myślę, że na tym zakończymy. No plus minus tamte wycięcia, to może będzie poniżej 30. Ale myślę, że na tym zakończymy. W kolejnym odcinku postaram się dalej lecieć z fabułą. I kurde, jak tak dobrze poszło z tym, bo też czekają mnie dwa najgorsze poziomy, mam wrażenie. Czyli po pierwsze przejście tego, żeby dojść do Angelo, a potem właśnie dojście do Angelo. A tam typów jest dość dużo, plus jest Angelo, który napieprza rakietami. Potem ewentualnie Angelo może stanowić drobny problem. No i oczywiście najgorszy problem na przejście gry na hardzie, czyli final boss, którym będzie Cezar. Ale tym się będę martwił, jak tam dojdę. Ja póki co kończę odcinek. Do usłyszenia w kolejnym, w którym mam nadzieję będziemy pchali tę fabułę do przodu. No i cóż, ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć!